16 kwietnia w Międzyrzeckim Ratuszu burmistrz Remigiusz Lorenc podpisał umowę dotyczącą realizacji inwestycji związaną z modernizacją targowiska miejskiego. Przedsięwzięcie o wartości ponad 5,5 miliona złotych będzie wykonane w formule zaprojektuj i buduj. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, bo dzisiaj podpisana umowa na modernizację targowiska miejskiego. Cieszę się tym bardziej, że wygrała nasza miejscowa firma przetarg na to pani Małgorzaty Winnickiej, która w wcześniejszych budowach gwarantowała i wykonawstwo na bardzo wysokim poziomie. To zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj i buduj, przy czym będzie też dotyczyło organizacji kwestii parkingowej przy ulicy Gancarskiej i też terenu targowiska. Cieszę się bardzo z tego, bo przecież wielu kandydatów na urząd burmistrza zakładało w swoich programach realizację właśnie modernizacji targowiska. My już to robimy, także to zadanie będzie, myślę, że nie tylko cieszyć nasze środowisko, ale wszystkich mieszkańców. Podpisaliśmy z panem burmistrzem umowę na projektowanie i wykonawstwo. Nadmienię tylko, że pierwszy etap również wykonywaliśmy. Jesteśmy współżyci, jeżeli można tak powiedzieć, tu z tym rejonem, no i szczególnie z ludnością, która handluje, ponieważ znamy się na co dzień i mam nadzieję, że uda nam się zrealizować to w sposób poprawny i szybki.